Dzień dobry, tu Monika Makoś, okej.kołobrzeg.pl. Dzisiaj spotykamy się z aktywistami, z aktywistkami strajku kobiet Kołobrzeg. Dzisiaj z nami są Katarzyna, Ania, Małgosia, Jacek. Dzień dobry Wam, zgodziliście się porozmawiać o tym, co się dzieje aktualnie w Kołobrzegu w związku z ruchem strajku kobiet i rozmawialiśmy przed nagraniem i mówiliście, że przynajmniej formalnie nie ma tutaj żadnych liderów. W związku z tym, czy da się w ogóle w taki sposób zarządzać grupą, organizować? Na skalę całego kraju widać doskonale, że ruchy oddolne, które wyzwoliło wkurwienie narodu na panujące rządy, świetnie się samodzielnie organizują i nie trzeba wcale tutaj liderów. Można działać niehierarchicznie, bez autorytetów, podejmując wspólnie decyzje działania i po prostu robiąc to skutecznie. No ale ciekawa jestem, jest w grupie jakaś niezgoda, jak co poprowadzić i wtedy jak podejmujecie decyzje, głosujecie, czy jak to zapadają wtedy? Dochodzimy do porozumienia, nie głosujemy. Czyli w ramach rozumiem dyskusji, ale tak, musicie się przekonywać, to sobie wyobrażam, że takie dyskusje mogą trwać do rana przynajmniej. Nie, bo nie ma, jak do tej pory nie było takich problemów. Mhm. Dyskutujemy, zastanawiamy się, wybieramy. Co jest lepsze, po prostu co za, co przeciw i wybieramy dobrą formę. My wiemy, po co tu formę. Jesteśmy. Po co tu jesteśmy. Tak, działamy we wspólnej sprawie i wszyscy wiedzą, jaka to jest sprawa, więc raczej tutaj nie ma takich większych rozbieżności, jeżeli chodzi o same idee, które nami kierują. Jeżeli chodzi o rzeczy inne, czyli co robimy, jak robimy, kiedy robimy, tutaj jest zazwyczaj burza mózgów, jest mnóstwo fajnych, ciekawych pomysłów i zazwyczaj przy tej okazji też od razu jakby precyzują się zadania oraz osoby, które się zajmują konkretną rzeczą, konkretną działką. No właśnie, wiem, że spotykacie się cyklicznie, by omówić sprawy organizacyjne, zaplanować kolejne akcji. Jest to grupa w sumie chyba kilkudziesięciu osób, tak? Takiego trzonu strajku kobiet Kołobrzeg. Czy możemy w ogóle w jakiś sposób nakreślić profil takiego aktywista, aktywistki strajku kobiet? Kim jest taka osoba? Myślę, że jest to osoba zdeterminowana po prostu do działania. Osoba, która potrzebuje poczucia sprawczości. Bo są wśród nas bardzo różne osoby. Są młode kobiety, które nie planują mieć dzieci. Są też takie, które już wychowują wnuki. Jest dziewczyna, która ma dwójkę niepełnosprawnych synów. Jest kobieta, która żyje z inną kobietą w związku. Są wspierający nas mężczyźni. To jest pełne spektrum jakby różnych osobowości, różnych osób, z różnych środowisk. I myślę, że to w tym tkwi właśnie siła, że jesteśmy bardzo od siebie. Czyli to są bardzo zróżnicowane, różne osoby, natomiast tym mianownikiem wspólnym jest chęć, potrzeba zmiany świata, jakby sytuacji, którą zastaliśmy w naszym kraju. No, zmiany tej opresji wobec kobiet, odbierania nam prawa do decydowania o sobie i tego, że są ludzie, którzy uważają, że oni naprawdę są mądrzejsi niż kobiety, bo najgłupszy facet jest mądrzejszy niż najmądrzejsza kobieta w naszym kraju. Tak, jesteśmy 4 miesiące już po tym wyroku TK, Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ten katalog postulatów strajku kobiet bardzo się poszerzył. Mówiłaś o sprawach kobiet, o prawach kobiet, ale dzisiaj ten katalog, tak jak mówię, jest dużo szerszy. I w takim razie o co dziś tak naprawdę walczy strajk kobiet? Jakie takie są te najważniejsze postulaty Waszym zdaniem? Walczymy przede wszystkim o wolny wybór. To jest jakby wspólny mianownik wszystkich naszych działań. Najgorsze to, co się dzieje w tej chwili, jest to, że odbiera nam się prawa do decydowania o własnym życiu i o własnym ciele. Jest jakby od tej głównej sprawy odchodzi, czy dochodzi kilka innych pobocznych. Od kilku lat środowiska aktywnie działają na rzecz tego, żeby były wolne sądy. To wszystko ma kontynuację w tej chwili. To znaczy, to jest konsekwencja tego, że się powoli zabiera nam praworządność, coraz więcej jest udziału Kościoła w życiu publicznym, albo wychodzą różne sprawy na jaw. Wcześniej, mam wrażenie, było tak, że społeczeństwo przymykało oczy na pewne kwestie. W tej chwili już widzimy na żywych przykładach, jaki wpływ na życie każdego i każdej z nas ma polityka. Ludzie często mówią, że nie interesują się polityką, ale polityka interesuje się nami. Wobec czego myślę, że ta kwestia wolnego wyboru, szeroko pojętego, bo to jest również wolny wybór
kobiet do własnego ciała, własnego życia, tak jak mówiłam wcześniej, ale w ogóle prawo wolnego wyboru, prawo do wolności. To jest jakby główny mianownik wszystkich tych działań, które podejmujemy tutaj lokalnie. A tobie jest łatwo się zidentyfikować z walką o prawa kobiet? Pewnie, że nie ma problemu. Jestem żonaty, mam córkę, która jest już ma 24 lata i też między innymi dla nich tutaj jestem. I każdy mężczyzna powinien stanąć w obronie kobiet, bo takie wsparcie jest bardzo potrzebne. Kobietom zabrano 22 października, tak jak, no może nie zabrano, ale wyrok, może nie wyrok, tak jak oni wcześniej mówili, na jakiejś przykawce tam po prostu orzeczenie pani Przyłębskiej, to był gwałt na prawach kobiet. Bo naprawdę to, co zrobili, i ja nie mogę stać obojętnie teraz, na przykład, gdy moja córka gdzieś jest w Polsce, tak, bo studiuje, pracuje. Nie chcę, żeby ona wyjechała z tego kraju. Myślisz, że to może być powodem dla kobiet? Dużo młodych kobiet wyjeżdża z tego kraju. Osoby LGBT to już nagminnie. Bo to niestety, ale to, co się dzieje w tym kraju, no to ludzkie pojęcie przechodzi, tak? I w tym właśnie najwięcej ma do powiedzenia Kościół i niestety Ordo Iuris, które zawłaszcza w tej chwili wszelkie instytucje i szykuje się jeszcze gorzej niż do tej pory ma być, bo zaraz będziemy mieli zakaz stosowania antykoncepcji, różnych innych... Zakaz rozwodów? Zakaz rozwodów już jest przygotowany, także no trzeba walczyć i niestety to jest walka wszystkich, nie tylko kobiet. To, co Kasia powiedziałaś, że to są prawa człowieka już tak naprawdę, w takim kontekście nie dziwi jakby liczny udział również Kołobrzeżan, bo jesteśmy tutaj w naszym mieście. Podczas tych pierwszych protestów w zeszłym roku, 28 października, pamiętamy, ten najbardziej liczny przemarsz ulicami miasta. I oczywiście te protesty uliczne mają swoją dynamikę i trudno jest utrzymać taki poziom zaangażowania i frekwencji cały czas na takim wysokim poziomie. Teraz te wasze działania odbywają się na trochę innej płaszczyźnie. Opowiedzcie trochę o nich, jak to w tej chwili wygląda. Co robicie na co dzień? Bo wiem, że się spotykacie i nie wszystko jakby przechodzi do mediów, do jakby wiedzy publicznej, tak? Ale cały czas coś się u was dzieje. No przede wszystkim my się poznajemy jako grupa. Na początku, tak jak wspomniałaś, no, były liczne protesty, bardzo dużo młodych ludzi i myślę, że każdy potrzebował tej iskry, żeby zapłonął ogień. Po prostu myślę, że wielu osobom te protesty dały siłę. Dały też takie poczucie, że coś naprawdę się zmienia, też, że jest to przełom kulturowy w naszym kraju. To bez wątpienia się dzieje. Ale nie można bez końca tupać po prostu po ulicach. Myślę, że to wkurwienie przeradza się w różnorakie działania, które polegają na zmianie otaczającego nas świata. My aktualnie skupiamy się na zmianie naszego podwórka, bo to jest rzecz, którą możemy zrobić dobrą dla siebie lokalnie i dla osób, które tutaj żyją i chcą tu pozostać. Więc skupiamy się na tym, by na przykład prawa kobiet zaistniały na ulicach. Między innymi nasza petycja, którą składamy już wkrótce w Urzędzie Miasta. Zbieramy podpisy pod petycją, by powstało Rondo Praw Kobiet w Kołobrzegu. Oprócz tego no, mamy jakby masę różnych pomysłów na to, co moglibyśmy jeszcze zrobić. Inwestujemy też w siebie. Czyli jako grupa integrujemy się. Przeszliśmy już serię różnych warsztatów, takich o komunikacji interpersonalnej, warsztatów z grafiki, żeby też lepiej w tych socjalnych mediach się poruszać, warsztatów z oswajania złości. Tupanie na ulicy może spowodować wypalenie w człowieku. Myślę, że my też, jak chcemy dalej działać i trwać i jeżeli chcemy cokolwiek zrobić dobrego dla siebie i innych tutaj, to musimy też zadbać o swój komfort i jakieś swoje potrzeby po prostu. To tutaj jest może dobre miejsce, żeby powiedzieć, do kiedy zbieracie podpisy i gdzie można złożyć ewentualnie podpis pod petycją. Podpisy zbieramy do 8 marca. 8 marca petycja trafi już do urzędników, zostanie złożona. W tej chwili zbieramy podpisy po prostu między swoimi znajomymi. Natomiast takie oficjalne zbieranie podpisów odbędzie się w niedzielę przy pomniku Piłsudskiego. Będziemy jeszcze ogłaszać dokładnie, o której godzinie się to będzie odbywało,
ale na pewno w niedzielę, czyli 7 marca, będziemy zbierać ostatnie podpisy na petycji dotyczącej Ronda Praw Kobiet w Kołobrzegu. Ja myślę też, że jeżeli są wśród osób, które słuchają tej naszej rozmowy, jakieś chętne osoby, które chciałyby pozbierać te podpisy właśnie pod tą naszą petycją, to prosimy o to, żeby się odezwać do nas przez Facebooka. No właśnie, naszego. Tak, tak. My napiszemy, gdzie można te podpisy zbierać, albo prześlemy po prostu nawet tabelę do zbierania podpisów. Możemy już indywidualnie po prostu się umówić z kimś na dostarczenie właśnie tego. Nie? A mogę coś jeszcze dodać? Jasne. Bo my zmieniamy rzeczywistość i ta zmiana rzeczywistości to jest na przykład kwestia jednego z naszych polityków miejskich, który zaistniał gdzieś tam nie wiadomo gdzie na jakiejś stronie i daliśmy mu no, sensowny odpór taki, że on trochę z tej polityki wyleciał. No, daliśmy odpór temu, co napisał, prawda? Bo nie, i to jest też. Czyli zareagowaliście, tak? Zareagowaliśmy w taki sposób, że też obudziła się no, opinia publiczna. Nie wolno tak o kobietach mówić. Wystarczy, że w Warszawie leją i łamią ręce kobietom, nie? No ja myślę, że to jest w ogóle też taki pozytywny przejaw. Pamiętam, kiedyś czytałam definicję społeczeństwa obywatelskiego i tam rzuciło mi się w oczy, że społeczeństwo obywatelskie to jest nie tylko zdolne do reakcji, ale również chętne do reakcji. Mhm. Więc tutaj mamy taki przykład, że ludzie są jakby chętni do tego, żeby działać, tak? Robić coś, tak jak mówicie, zmieniać rzeczywistość, ale co was motywuje? Czujecie, że żyjecie w państwie opresyjnym? A nie? Was pytam. No żyjemy. Przykład. Żyjemy. Gdzie czujesz osobiście, albo no nie wiem, w przestrzeni publicznej, że to jest państwo opresyjne? Może w małym Kołobrzegu to tego się nie widzi. Bo w Kołobrzegu jeszcze nie rządzi partia, która aż taką opresję wywiera. Ale żyjemy. Ja bym powiedziała, może to taki nie a propos przykład. Kiedyś przy jakiejś okazji spotkałam pewnego księdza, który mnie na dzień dobry zapytał, do której parafii należę. No przepraszam, to nie jest jego sprawa, prawda? Ale ty nie znałaś go? Tego księdza nie znałaś, on tak zapytał na chodniku. No, powiem tak, ja przez jakiś czas byłam w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, on tam też był. Aha. Ale no tam było 200 osób. I ofiarowa. No, przecież to jest sprawa bardzo moja, prawda? Tak, prywatnie. Ale to jest takie mieszanie się w takie różne sfery. Dla mnie taką opresyjnością jest to, no, ale mówię to, ja już nie mogę powiedzieć o Kołobrzegu, ale w ogóle od jakiegoś czasu, od 30 lat, wszystkie uroczystości szkolne, przedszkolne, miejskie, niemiejskie są z udziałem księży. Nikt nie patrzy, czy ludzie są takiego samego wyznania, czy ludzie są ateiści, czy ludzie są absolutnie innego wyznania. Ksiądz musi być. I mnie się zdarzyło w swojej pracy, że spotkałam dziecko na korytarzu, pytam się dziecko, a czemu ty tu jesteś, jak masz lekcję? Bo teraz jest godzina wychowawcza. No jak to dziecko na godzinie wychowawczej nie jest na godzinie? No nie, bo mamy wigilię klasową, a ja jestem świadkiem Jehowy. No na litość boską. Jak mogła coś takiego zrobić wychowawczyni? Wiedząc, że ma takie dziecko, pozwolić jej na nieuczestniczenie w lekcji, bo jej nie wolno w tym uczestniczyć. A nie wiedząc, że ma takie dziecko, no to jest jeszcze gorsze, prawda? No ja was też pytam o taki wymiar osobisty, prawda? No bo wszyscy jesteście tutaj z jakichś powodów i to, co nas pcha do działania, to jednak są takie też często osobiste, prawda? No ja tylko wspieram, bo ja jestem już za stara. No przestań. No akurat może my nie mamy jakichś tam represji, bo różnie pracujemy, różnie jest, ale widać to, co się dzieje. Między innymi ostatnio przecież też byliśmy pod ratuszem w obronie mediów, bo to jak sama pani redaktor może wiedzieć, co to znaczy, gdy zrealizuje ekipa rządząca swój projekt, tak? Już w tej chwili Orlen przejmuje lokalne gazety. No to jest właśnie początek, może to już nie początek, to już jest prawie koniec. To jest prawie koniec. Prawie koniec opresji, gdzie stracimy wolne media, tak? Dobrze, sędzia Tuleja wraca do orzekania, tak? Prokuratorzy przenoszeni są do innych miejsc. Spółki Skarbu Państwa, zresztą mamy przykład w Kołobrzegu,
żona polityka dostaje... No to ostatnio głośna sprawa. No to są właśnie te rzeczy, które nas denerwują. I tak nie powinno być. Bo powinni być fachowcy, a nie rodziny na swoim. Także to, no takie są niestety... Ja uważam, że żyjemy w opresyjnym kraju. Tak. Ja się czuję... Ja czuję to na co dzień. Pytałaś Monika, czy my personalnie jakoś to odczuwamy i tak dalej. W ciągu ostatnich 2 lat zdarzyło mi się bardzo dużo sytuacji mi albo osobom, które znam, gdzie wychodzi opresyjność naszego państwa. Opresyjność związana z tym, że rządzi nami Ordo Iuris i partia PiS, która ma za nic kobiety, że Kościół się wtrąca we wszystkie możliwe sfery naszego życia. Tu Małgosia mówiła o tej religii w szkole. My pewne rzeczy już zaczęliśmy przyjmować jako naturalne albo takie, z którymi się nie walczy, ponieważ nasącza się nas pewnymi kwestiami od lat. Mhm. Więc my, gdyby ktoś 5-6 lat temu nam powiedział o dzisiejszym dniu, jak to wygląda, jak wygląda życie w Polsce, to nikt z nas by nie przyjął tego do wiadomości, bo to wygląda jakby z perspektywy czasu na rzecz zupełnie taką nie do pojęcia. Czyli domyślam się, że masz na myśli ten taki proces, który się nazywa efektem tak gotowanej żaby. Powolutku nam się zabiera pewne rzeczy. Wczoraj miała miejsce w Rymaniu sławetna sytuacja z panią, która wjechała samochodem w stację Orlen. Co pokazuje telewizja PiS? Że to jest atak opozycji na spółkę narodowe, na tak. Narodowe. Przecież to jest jakiś dramat. Przecież ten poziom w ogóle jakby indoktrynacji i fałszowania rzeczywistości jest największy od czasów chyba, nie wiem, od 80, przed 89. Nie było PRL-u. Nie było. Po prostu to jest okropne i tym na przykład nasącza się młode pokolenie. To mnie najbardziej boli, bo mam do czynienia z młodymi ludźmi. Ja sama zaczęłam patrzeć inaczej na świat, jak miałam około 18-19 lat, też dzięki osobie, która po prostu miała inne pojęcie o świecie. W tej chwili jest tak, że dzieciaki i ta młodzież, która jest nasączona jakby pewnymi teoriami, pewnymi poglądami, ciężko jest ich z tego jakby wykorzenić. A druga kwestia, też mówiłam na początku, jesteśmy w opresji obcego państwa, jesteśmy pod opresją Watykanu i Kościoła. Ta sfera powinna być sfera wiary, powinna być rzeczą bardzo osobistą i taką, która nie powinna mieć wpływu na życie publiczne. Ponieważ jakby dogmaty wiary, 10 przykazań i tak dalej, a prawo, konstytucja to są dwie różne rzeczy. Nie powinno to się mieszać. A no tym właśnie, bardziej nie powinno się mieszać, jeżeli chodzi na przykład o budżet i o finansowanie Kościoła. No właśnie chciałam spytać, bo ja nie wiem, może mnie poprawicie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to są pierwsze na taką skalę, czy w ogóle pierwsze protesty, w których uczestnicy jakby protestują przeciwko jednocześnie dwóm instytucjom, tak, które kształtują jakby życie społeczne w państwie, czyli przeciwko całemu aparatowi władzy, tak, no bo są antyrządowe hasła i jednocześnie przeciwko Kościołowi jako instytucji, tak, no to powinniśmy chyba zaznaczyć, że nie chodzi o religię, tylko chodzi o instytucję kościelną. I nie mieliście wrażenia, że to jest walka, chociaż przez chwilę nie mieliście takiej myśli, że to jest walka z wiatrakami jednak? No bo to są tacy przeciwnicy, że tak powiem. Pęka. Poza tym w naszych protestach też chodzą ludzie wierzący. To nie jest tak, że to... No jeżeli mieliście 70% poparcia, lewackie kobiety, czy tak brzydko mówiąc, bo tak w mediach się to utarło i rządzący tak mówią, ale naprawdę dużo osób wierzących i to nie... starsze osoby, które pamiętają i komunę, niektórzy nawet pamiętają wojnę, także oni też chcą zmiany w Kościele. Tak, dlatego, bo jeżeli w 2018 roku, gdzie episkopat opublikował pedofilię w Kościele, raport swój, ich, nie zrobiony przez kogoś innego, tylko ich, i tam naprawdę ponad 300 osób małoletnich było molestowanych, wykorzystywanych seksualnie i oni z tym nic nie zrobili, to ludzie też chcą mieć. Ci ludzie wierzący chcą mieć normalny kościół. Gdzie pójdą się pomodlić, a nie po to, żeby słuchać o polityce i zbierać podpisy pod prezydentem naszego kraju, żeby mógł startować, bo takie rzeczy się działy w kościołach. No niestety, to jest taka prawda i to jest już równia pochyła.
Poza tym ludzie są coraz bardziej świadomi, że Kościół przestał ewangelizować, a politykuje. Przestał ewangelizować, skoro odsądzani są od czci, wiary i godności ludzie o innych skłonnościach seksualnych. Którzy przecież, gdyby iść za głosem Księgi Stworzenia, zostali stworzeni przez Pana Boga, prawda? Więc skoro oni są, to im się należy szacunek, a nie wyrzucanie ich gdzieś tam poza nawias. W Kościele obserwujemy takie wypowiedzi, które naprawdę zmierzają w kierunku średniowiecza. A ja jeszcze za każdym razem na tych protestach, jak się dorwałam do mikrofonu, to przypominam o dwóch państwach, które na moich oczach zmieniło się z normalnych, świeckich, rozwijających się krajów w kraje, gdzie największe opresje spotkały kobiety. To jest Iran i Afganistan. W Afganistanie w latach 80. jeszcze kobiety się kształciły, były lekarkami, uczonymi, a teraz nie mogą się leczyć, bo kobiety muzułmańskiej żaden obcy mężczyzna dotknąć nie może. No nie ma kobiet wykształconych, bo nie mogą się kształcić. I jeśli u nas też ktoś nas zaczyna spychać do kuchni i do krypty, prawda? No to przepraszam bardzo. Dzisiaj powiedzą nam tyle, a za 20 lat powiedzą, co tam wasze życie? No, to rosną pokolenia dziewczynek, nie? W Afganistanie rosną. Umrze jedna żona, to się weźmie drugą, bo tam się można żenić nawet wbrew prawu. Mam nadzieję, że to jest bardzo, bardzo daleka analogia. Ale Gilead... kroczy. Gilead kroczy. Się. Dużo się zmienia, ludzie, pomimo tego, że tłoczy im się propagandę wszelkimi możliwymi kanałami, to no, na jednak szczęście. Się budzą. Budzą tak. się, z czego szczęście. Dowodzą badania, chociażby przeprowadzone przez Ipsos w listopadzie. 66% badanych popierało prawo do wyboru. Prawo do legalnej, bezpiecznej aborcji na żądanie. W tej chwili jest to 70%. Także myślę, że naprawdę te liczby mówią same za siebie. Bardzo wiele osób, które znam, które są wychowane w wierze katolickiej, praktykują, nie mają takiego spojrzenia na te sprawy jak Kościół, tak? Bo życie nie jest czarno-białe. Tak, no właśnie kiedyś jak się zastanawiałam nad tym, to pomyślałam sobie, że tutaj się mieszają dwa porządki i porządek prawny, który jest z reguły sztywny i niedoskonały, nie jest w stanie opisać etyki i moralności. I nie wiem, po co ruszali ten porządek, który no, chociaż niedoskonały jakoś tam funkcjonował tyle lat, prawda? I ten wyrok Trybunału po prostu wszystko jakby wywrócił do góry. Ale tutaj jest paradoks, bo dwa warunki usuwania ciąży zostały, tak? Z gwałtu zostało. I tłumaczenie, że zabijanie dzieci to jest złe tłumaczenie. Bo z gwałtu są też dzieci. I są zdrowe dzieci. Nie chore. A tutaj po prostu zabrano możliwość decydowania kobiecie o strasznej rzeczy. Bo jeżeli teraz się wymyśla, że będzie pokój do płaczu, że będzie mogła i będzie w jakimś hospicjum przetrzymywana, ja mówiąc osobiście jako facet, nie dałbym zamknąć żony w takim czymś. Bo jeżeli ona ma 9 miesięcy w takim pomieszczeniu spędzić sama i czekać na to, że dziecko jej urodzi i umrze, to psychiki już nie ma ta kobieta. Nie. Poza tym młodzież w tej chwili, wiemy dobrze, że psychiatria dziecięca leży w kraju. To teraz młode kobiety, młode dziewczyny, jak one będą wyglądały? Jakie one będą miały życie w przyszłości? To już będzie wrak człowieka. Wiele osób rezygnuje świadomie z macierzyństwa, tak. Ze strachu przed tym, jakie konsekwencje mogą się po prostu tutaj zdarzyć, tak? W przypadku, kiedy płód będzie uszkodzony nieodwracalnie. Jakie konsekwencje również śmierć samej kobiety przy porodzie, no przecież to są dramaty. Nie tylko dlatego, to są już takie przypadki ekstremalne i graniczne, że tak powiem. Bardzo dużo młodych kobiet nie chce mieć dzieci w tym kraju. To, ponieważ nie ma edukacji, jest coraz gorzej, jest kryzys ekonomiczny, gospodarczy, ale też nie chcą sprowadzać jakby dzieci na świat w takim kraju, gdzie po prostu mamy to, co mamy w tej chwili. I to, że spada dzietność, a jeżeli rząd chce, żeby ta dzietność jednak wzrastała, żebyśmy nie mieli kryzysu demograficznego, to nie jest nakazem, tego się nie da zrobić nakazem. Trzeba stworzyć takie warunki, żeby kobieta, która ma zostać matką, czy małżeństwo, czy para, która chce mieć dzieci,
żeby mogła mieć te dzieci w dobrym kraju, w bezpiecznym państwie, tak? A stworzyć nie warunki. Stworzyć warunki, a nie nakazami. Chciałam jeszcze wrócić, bo jak mówiliśmy o Kościele, o tym głównym postulacie, czyli prawo wyboru do aborcji, a też pojawia się bardzo dużo tych haseł antyrządowych i te postulaty, które nie wiem, czy teraz są aktualne, o dymisji rządu wciąż są aktualne, tak? Strajk kobiet domaga się dymisji rządu, bo to tak było chyba na samym... O dymisji? Nie, tam są hasła z października, pamiętam, kobiety, ale w październiku nie było takiego hasła wprost sformułowanego, bo pamiętam... Było coś takiego. No ale te hasła się przewijają i czy... I to w takim razie stawia strajk kobiet w miejscu, w którym stoi również opozycja. I czy w związku z tym wyobrażacie sobie na przykład, że po wyborach w 2003 roku parlamentarnych w Sejmie zasiada, no właśnie nie wiem, jakieś stowarzyszenie, grupa strajk kobiet? Wyobrażacie sobie siebie jako ruch w parlamencie? Siebie może nie, ale... Znaczy ale siebie, mówię w tym takim... Siebie jako ruch, tak, jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że w najgorszym momencie, w najcięższych czasach, gdzie był COVID, gdzie jest zastraszanie ludzi, to są odważne kobiety, które idą na ulicach i żądają dla siebie praw. Nie pochowały się w domach, bo większość parlamentarzystów obecnie to nawet im nie jest na rękę, żeby były wcześniejsze wybory, żeby cokolwiek zmienić. Przeczekać do następnych wyborów, jest pensyjka poselska, już głosowali sobie za podwyżkami, tak? A tu są odważne osoby i wśród tych kobiet, które chodzą po ulicach, biorą udział w protestach, na pewno znajdą się osoby, które powinny być w Sejmie. To zresztą sama Marta Lempart powiedziała. Sama też powiedziała, że ona nie będzie chciała kandydować ani nic, ale są wśród tych osób wojowniczki, które naprawdę tam mogą coś zrobić. Zresztą w Sejmie obecnie jest tam parę fajnych kobiet, które walczą, bo i w protestach brały udział, wyciągały kobiety z kotłów, z komisariatów, miały immunitety łamane, były gazowane, także nie bały się. Są takie osoby. Wymieniłeś Martę Lempart, macie kontakt ze strajkiem kobiet Warszawa, to jest centrala, tak? W Warszawie macie z nimi. Jak wygląda ta organizacja, że tak powiem, bo używacie wspólnego jakby, no w cudzysłowie, wielkim szyldu. Czy oni jakoś tutaj mają wpływ na to, co się dzieje w Kołobrzegu? Mamy kontakt z centralą jak najbardziej. Korespondujemy, bierzemy udział w burzach mózgu, wspieramy się w potrzebie. Razem organizujemy chociażby kalendarze się synchronizują, tak? Wydarzeń, które organizujemy w całej Polsce. Jednak no, każdy działa tutaj lokalnie na tyle, na ile może, więc wygląda to w ten sposób, że raczej są to, jest to część całości, natomiast my działamy jakby niezależnie, tak? Pod jednym szyldem. Ale nie w strukturze. Ale nie w strukturze. Czyli macie dużą samodzielność. Oczywiście. Tak? Zachowujecie. A chciałam jeszcze spytać, czy odebraliście jakieś sygnały od kobiet kołobrzeżanek, czy w ogóle od mieszkańców Kołobrzegu, że spotkały się z jakimiś restrykcjami za udział w strajku kobiet? No bo z kraju dochodzą różne jakieś sygnały, na przykład nauczyciele za udział w strajku kobiet, grozi im zakaz wykonywania zawodu, czy gdzieś tam z Kołobrzegu jakieś takie sygnały docierają do Was? No już niektóre osoby, pierwsze osoby, które uczestniczyły w strajkach, dostały wezwania na komisariat w celu złożenia wyjaśnień, a są to jakby rutynowe chyba incydenty, które zdarzają się w całym kraju, nie jest to nic nowego. Przypomnijmy tylko, że już pierwsze wyroki w sądzie zapadły, osoby zostały uniewinnione, ponieważ no, jest to tylko rozporządzenie, nie ma podstawy prawnej do tego, żeby takie osoby karać w żaden sposób, więc... Okej. Okay. To najbliższa akcja oprócz zbierania podpisów pod petycją. Kiedy się spodziewać? Zamierzacie na pewno 7 marca w niedzielę spotkamy się znów na ulicach i będziemy zbierać podpisy pod naszą
naszym projektem o Rondo Praw Kobiet w Kołobrzegu. Szczegóły na naszej stronie facebookowej Strajk Kobiet Kołobrzeg, tam pojawi się dokładna lokalizacja i godzina. Natomiast 8 marca, czyli w święto kobiet, praw kobiet, odbędzie się również przy współpracy z Koszalińskim Centrum Praw Kobiet wystawa w siedzibie Centrum Praw Kobiet Koszalińskim. Wystawa zdjęć z protestów, które do tej pory organizowaliśmy z naszymi siostrami z Koszalina, więc będzie to po prostu też nasz dzień taki po prostu dla uczczenia naszych praw. Okej. Na koniec tylko powiedzmy, że osoby zainteresowane, nie wiem, czy jakimś aktywnym udziałem, czy czymkolwiek innym, najłatwiej znaleźć Was przez fanpage na Facebooku Strajk Kobiet Kołobrzeg, tak? Dokładnie tak. Czyli osoby, które są zainteresowane, mogą przez media społecznościowe szukać z Wami kontaktu. Ja na dzisiaj dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło spotkać się z Wami i porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.